Cześć kochani, z tej strony oczywiście Klaudia Tarka-Klateks i dzisiaj witam Was w filmie, w którym pokażę moją propozycję na makijaż dla nastolatki. Na początek przyznawać się, kto mnie jeszcze nie subskrybuje albo kto jest nowy. Oczywiście żartuję, ale jeśli macie ochotę być na bieżąco z moimi filmami, z moją działalnością na YouTubie, to koniecznie klikajcie w duży czerwony przycisk subskrybuj, klikajcie dzwoneczek, żeby powiadamiał Was o wszystkim, a my tak naprawdę myślę możemy śmiało przejść do tematu. Tak jak wspomniałam, dzisiaj makijaż dla nastolatki. Przygotowałam dużo produktów drogeryjnych, łatwo dostępnych, więc myślę, że nie będziecie mieć problemu, żeby później sobie je odnaleźć i kupić, jeśli Wam się coś spodoba. Zapraszam Was również do śledzenia mojego Instagrama Klateks, często robię live'y, codziennie dodaję zdjęcia na Instagram, także zapraszam Was gorąco. A ja w tym czasie zabieram się za wykonanie makijażu, zaczynam sobie od nałożenia bazy i przygotowałam bazę z Catrice, łatwo dostępna firma, tak jak powiedziałam. Baza nazywa się Goodbye Pores i jest to baza idealna dla cer przetuszczających się, bo zmniejsza widoczność porów. Wycisnęłam naprawdę niewielką ilość na dłoń i rozprowadzam szybko na twarz. Nie ma jakiegoś super zapachu, jest taka neutralna. I też z bazą uważajcie, bo jak nałożymy za dużo bazy na twarz, to później wszystkie produkty płynne mogą się źle rozprowadzać, mogą się ślizgać na skórze. Następnie przechodzimy do podkładu. Wybrałam Essence, również łatwo dostępna firma, niedroga. I tutaj mamy podkład, który nazywa się Instaperfect, hashtag Instaperfect, kolor to 30. I ten kolor jest całkiem spoko dla mnie, wydaje mi się, że ładnie to wygląda. On jest niby wodoodporny, ale powiem Wam szczerze, że jak dla mnie ten podkład jest zdecydowanie podkładem lekkim. Ma średnie krycie, dzięki czemu moim zdaniem jest idealny na co dzień. Jeżeli macie cerę w podobnym stanie jak ja, to nie potrzebujemy na co dzień mocniejszego krycia. Jeśli chodzi o pędzelki, którymi będę nakładać dzisiaj większość produktów, to są to pędzelki z Biedronki, które były niedawno dostępne. I zobaczcie, na razie podkład wydaje się być jasny, a jest to niby kolor 30. Także zwróćcie uwagę na to podczas wyboru koloru dla siebie. Nawet w tym momencie, jak patrzę sobie w podgląd w aparacie, to wydaje się być za jasny, ale nie bójcie się, jak rozprowadzę go porządnie na twarzy, później dołożę bronzer, to ten kolor ładnie się wyrówna. Wklepię podkład gąbeczką z Vibo. I jak już tak tutaj wklepuję, nie mam co mówić, to zaproszę Was również do oglądania mojego TikToka, kiedyś Musicly. Jak macie tam konto, to też często dodaję tam propozycje na różne makijaże, także jeśli podoba Wam się taka tematyka, to odsyłam Was również tam. Podkład nałożony, przechodzę teraz do korektora. Wybrałam korektor z firmy Essence, jest to korektor Camouflage Plus Matte Concealer. Faktycznie ma bardzo fajne matowe wykończenie i jego krycie jest już dużo lepsze niż krycie podkładu, który przed chwilką nałożyłam na twarz. Nałożę go na pewno na wypryski, ale nie kładę bezpośrednio aplikatorem, tylko najpierw na palec, a teraz na ten mój nieszczęsny pryszcz na brodzie. To co zostało kładę na środek brody. I resztę nakładam sobie na środek nosa, pod oczy, żeby troszkę rozświetlić tą okolicę i środek czoła. Następnie gąbeczka, ta sama i wklepujemy. Zwróćcie uwagę na to, jak te produkty fajnie się rozprowadzają, bo zarówno podkład i ten korektor bardzo naturalnie wyglądają na cerze. Dobra, buzia jest przygotowana, wstępnie wszystkie zaczerwienienia, niedoskonałości są zakryte, a tak wiem, że niestety ten strupek nie jest idealnie zakryty, no ale nic z tym już nie zrobię, nie przeszkadza mi to na tyle, żebym miała się jeszcze bawić i nakładać tonę innych produktów. Teraz konturowanie, tak jak powiedziałam, ładnie sobie tą buzię ocieplę, żeby ona nie wyglądała na taką jasną i pomyślałam sobie, że jak mówię sobie w głowie makijaż dla nastolatki, to to sformułowanie kojarzy mi się raczej z makijażem delikatnym, z makijażem dziennym, niewyzywającym, więc stwierdziłam, że fajny efekt konturowania uzyskam produktem na mokro. Wybrałam sobie ten stick do konturowania z L'Oreala, całkiem nowy produkt w drogeriach z tej serii Infallible i tutaj mam kolor... Jaki ja tu mam kolor? 200, Honey. I właśnie tym bronzerkiem sobie tą buzię ocieplę. Nakładam go oczywiście w miejsca, tak jakbym nakładała bronzer. Zobaczcie, nie jest bardzo ciemny, ma taki karmelowy kolor, dzięki czemu to konturowanie nie będzie przerysowane. Nakładam tutaj właśnie pod kością jarzmową, odrobinę tutaj przy skroniach, boczki nosa, troszkę przy brodzie i jak na razie powinno wystarczyć. Co fajne w takich produktach mokrych, na pewno to, że takim produktem nie nawalimy, brzydko mówiąc, produktu za dużo, a jeśli nałożymy, to gąbeczką bez problemu ściągniemy jego nadmiar. Z produktami prasowanymi, tymi takimi, wiecie, suchymi, jest ten problem, że jeżeli zrobimy plamę na policzku, to będzie później już problem tą plamę po prostu zlikwidować, bo nie zawsze pudrem jesteśmy w stanie to wyrównać, dlatego produkty na mokro właśnie z tym są fajne, że wystarczy odwrócić gąbkę stroną, gdzie był nałożony podkład i po prostu ten nadmiar sobie przykryć albo zebrać drugą stroną czystą gąbki. No i jak widzicie, ja po prostu sobie wklepuję, robię to tak bardzo naturalnie, chcę, żeby ta buzia wyglądała taką zdrową, dziewczęcą, muśniętą słońcem, dlatego te ruchy nie są jakieś super precyzyjne. Teraz tą taką dupeczką Beauty Blendera wklepuję też bronzer tutaj przy skroniach i zobaczcie, buzia od razu wygląda cieplej. Jest taka fajnie po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, muśnięta słońcem. Na koniec nosek, też go ocieplam. Moim zdaniem buzia teraz już wygląda na taką opaloną, zdrową, efekt nie jest przerysowany, nie osiągnęłam efektu maski, bo makijaż jest wciąż, że tak powiem, naturalny. Ta buzia nie wygląda na taką, wiecie, wytapetowaną, dlatego czas te produkty mokre czymś utrwalić. No i przy utrwalaniu makijażu z pomocą przychodzą nam oczywiście różnego rodzaju pudry, prasowane, sypkie. Ja stwierdziłam, że użyję dzisiaj nowości, produktu, którego jeszcze wcale nie używałam. Jest to ta nowość od Vibo. Ten produkt dopiero wchodzi do drogerii. Jest to seria, którą stworzyła we współpracy z Vibo Marina Łuczenko, a w sumie teraz już Szczęsny, także wypróbujemy sobie. Ja myślę, użyję dzisiaj tylko białego pudru, mamy w zestawie jeszcze żółty, różowy i taki zielonkawy, ale ja nie potrzebuję w tym momencie niwelować żadnych kolorów, ponieważ już wszystko wyrównałam, także otworzę tylko tą część z pudrem białym. Wysypałam odrobinę pudru na pokrywkę i pędzlem, który również jest z tej serii z Vibo Photo Ready, będę nakładała puder pod oczy tą małą stroną. Puder przepięknie pachnie. Super, naprawdę, zapach jest piękny. Pudruję też okolice nosa, tutaj brodę, całą strefę T, czyli czoło, nosek, broda i resztką przeciągam w miejsca, gdzie był nałożony bronzer. Też nie chcę stłumić tego efektu, więc nie nakładam dużej ilości. Wokół mnie dzisiaj jest bardzo różowo, żywe kolorki, także też nałożę sobie róż na policzka i stwierdziłam, że użyję różu z Catrice. To jest taki przygaszony róż, taki coś odcień. Nazywa się Blush Box i bardzo fajne właśnie przy tym produkcie jest to, że on nie ma mocnego pigmentu, dzięki czemu nie narobimy sobie plam, a mimo wszystko osiągniemy efekt takiej dziewczęcej buzi. Nakładam też tym pędzlem od Mariny i Vibo, ale tą drugą stroną do konturowania, do bronzeru różu, taka końcówka super się sprawdzi. No dobrze, mamy to, przechodzimy do rozświetlacza. Rozświetlacz będzie z Catrice Arctic Glow, tak się nazywa, kolor to 010, Jupiter's Glow. I tutaj biorę pędzelek z Biedronki do highlightera, czyli do rozświetlacza. Nakładam oczywiście nad bronzer i nad róż w to miejsce. Zobaczcie, jak on fajnie opalizuje na taki chłodny fiolet, bardzo ładnie to wygląda. Druga strona. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, naprawdę bardzo podoba mi się ten fioletowy błysk. Kolejno przechodzimy sobie do brwi i tutaj wybrałam też produkt drogeryjny, pomada z Vibo Eyebrow Pomade w kolorze blond. Nakładam pędzelkiem z Biedronki, on nazywa się Eyebrows Brush, także pędzelek do brwi. I postaram się jednak wystylizować brwi w miarę delikatnie, w miarę naturalnie, żeby to nie było zbyt przerysowane na wyjście na przykład do szkoły. Szybkim, zwinnym ruchem, taką lekką ręką można powiedzieć, bo nie staram się być jakaś bardzo precyzyjna, bo czym takie bardziej pionowe, poziome ruchy, to ten efekt będzie taki mniej naturalny. Jak będą to takie delikatne ruchy jak ja, tak sobie troszkę dziubę tutaj, to będzie to wyglądało delikatniej, naturalniej. I kończę już malować drugą brew. Zobaczcie, wyszło moim zdaniem całkiem naturalnie. Następny etap to makijaż oka. I makijażem oka możemy nazwać samo wytuszowanie rzęs, makijażem oka możemy nazwać narysowanie kreski eyelinerem i tuszowanie rzęs, ale makijaż oka to również praca z cieniami na oku. No i nastolatką możemy nazwać dziewczynę, która ma lat 11-12, ale także dziewczynę, która ma 18-19, więc jednak różnica jest dość spora. Myślę, że dziewczynka w wieku lat 11 pozwoli sobie na nieco mniej niż dziewczyna w wieku lat 20, no 19, tak? Nie 20, 19. Więc pokażę propozycje z cieniami, tak żeby każda z dziewczyn, która jest starsza i ogląda ten film, mogła skorzystać z tego tutorialu, a jeśli jesteście młodsze i wiecie o tym, że po prostu makijaż cieniami jest dla Was dużym wyzwaniem, plus po prostu nie będziecie wyglądały w nim dobrze, to po prostu omijcie ten etap cieniami i eyelinerem. Ja zrobię propozycję z tym. I wybiorę do dzisiejszego makijażu paletkę z Rimmela. Tak wygląda, nazywa się Magnify Spice Edition i jak widzicie mamy tutaj dużo takich ciepłych kolorów, jakieś brązy, beże, mamy troszkę fioletu, karmelowe kolorki. Bardzo fajna kolorystyka, idealna na jesień, na zbliżającą się jesień. Także zaczynamy. Zacznę od tego czwartego od tyłu kolorku, czyli takiego karmelowego brązu. I nakładam go najpierw w załamanie powieki, wszystko blendując. Zobaczcie, na oku nawet wygląda na taki rudy. Dobra, ten karmelkowy na obu powiekach nałożony, także teraz przechodzę do kolejnego koloru. I teraz użyję tego nieco ciemniejszego, który jest obok, trzeci od tyłu kolor. I go nałożę w zewnętrzny i wewnętrzny kącik na oku. Tutaj oraz tutaj. Na środek powieki nałożę piąty cień, patrząc od początku paletki. Taki łososiowy brokat, coś takiego. Nakładam właśnie w to miejsce, dzięki czemu troszkę rozświetlę ten środek powieki. Będzie delikatnie opalizował. Zobaczcie, wygląda całkiem fajnie. Czas na dolną powiekę. Użyję trzeciego koloru od tyłu, tego, którego używałam do wewnętrznego i zewnętrznego kąciku oka. No i nakładamy. Jak dla mnie wygląda to bardzo ładnie i faktycznie ten makijaż jest taki bardzo jesienny. Następnie rysujemy kreskę. Ten etap też możecie ominąć, jeżeli nie potraficie rysować kreski, bądź nie lubicie kreski u siebie, to po prostu zrezygnujcie z narysowania jej. Ja biorę się za malowanie, używam eyelinera w pisaku z Constance Carol, czyli mojego ulubionego. Ok, kochani, kreski prawie skończone, narysowałam je przy lusterku z bliska, bo mam wadę wzroku i muszę być faktycznie blisko tego lusterka. Także tak wygląda makijaż na ten moment. Teraz jeszcze sobie narysuję kreskę na linii wodnej, ponieważ wolę, jak ta kreska jednak jest na oku. Dzięki niej spojrzenie jest takie bardziej wyraziste, ale jeżeli chcecie delikatny makijaż, to możecie na przykład użyć kreski beżowej. Dobra, przechodzimy do tuszowania rzęs. Użyję tuszu od Bourjois Eye Catching, tak to się nazywa. No i tuszujemy. Dotuszowuję jeszcze delikatnie górne rzęsy i gotowe. Spojrzenie jest całkiem wyraziste, tak jak powiedziałam. Wy według siebie decydujecie, czy chcecie makijaż oka cieniami, czy kreska, czy sam tusz. To już zależy oczywiście od Was. I tak naprawdę ostatni element, czyli pomalowanie ust. I ja tutaj z ustami nie chcę szaleć, wybrałam delikatny kolor, taki nudziak, błyszczyk z L'Oreala, który niby, powiem Wam, jest produktem do oczu, ale u mnie do oczu on się nie sprawdza, wolę go zdecydowanie do ust. Zobaczcie, na ustach bardzo fajnie wygląda, jest taki komfortowy do noszenia, no zobaczcie. Fajnie wygląda. Przyznam się, że nie testowałam jeszcze, jak zachowuje się w przypadku, kiedy będziemy coś jeść, pić, ale tak do noszenia, bez jedzenia, picia jak najbardziej. Miałam go już 2 razy i było bardzo, bardzo fajnie. Także słuchajcie, to jest właśnie moja propozycja. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a teraz na przykład już wiecie, że mój film Wam się podobał, że chcecie widzieć więcej, to przypominam o subskrypcji, o dzwoneczku. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę, żeby po prostu dać mi informację, czy ten film jest fajny. W komentarzach również możecie rozpisać się bardziej. Także co? Ja już zmykam, wpadajcie też na mój Instagram, Musicly, Facebook, gdzie tylko macie ochotę, wszędzie nazywam się Klateks, a ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Jak to się mówi, see you soon. Pa, pa!